Cześć, jest trzecia rano. Co prawda termometr pokazuje w miejscowości Otaląż plus 4 stopnie. Natomiast jedziemy do miejscowości Wólka Gostomska nieopodal Nowego Miasta w takim obniżeniu terenu. Zobaczyć, jak to się ma. Tam jest takie wyjątkowo niskie, zimne miejsce. Jak wiemy, jak relacjonują sadownicy, ta temperatura również było tak w Polsce, że była prognozowana na plus 3-4 stopnie, a okazało się, że było ta sama wartość, tyle że na minusie, tak jak w opisywanym przypadku właśnie gminy Biłgoraj w województwie lubelskim. No i niestety sprawdziły się przypuszczenia. Taka jest różnica. Minus 2 tutaj nisko w miejscowości Wólka Gostomska. Jeśli byśmy spojrzeli w tamtą stronę na wschód, to mamy rzekę Lublankę, czy Lubankę, już nie pamiętam, i Staw Ojciec. Tam już widzicie, pierwsze ogniska się rozpalają. To jest akurat halogen. Taka niewielka odległość, bo w linii prostej 6 km, natomiast tutaj na długości może 200 metrów mamy od minus 2 do 0 na górce. Także warto zwrócić uwagę, jak bardzo lokalne mogą być takie przymrozki. Tam widać w oddali rozpala się kolejne ognisko. Jesteśmy znowu na górze tej działki, tam jedno ognisko, tutaj drugie, ale dosłownie po przejściu tych 200 kilku metrów widać, czuć w zasadzie, jaka jest ogromna różnica temperatury na tak małym, odcinku. Tutaj na górce, no spadek to jest może 4-5 metrów, tutaj na górce jest 0 i zupełnie inaczej się to odczuwa. Jest niemal zupełnie bezwiecznie. Spójrzcie, jak ten dym się pięknie ściele i przykrywa tą plantację. Jest czwarta rano. Zobaczcie, jak pięknie dym ściele się nad plantacją i jak ją odkrywa.